Siemaneczko wszystkim, tu Lislaw. Witam was w kolejnym odcinku serii Historia Raperów. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o LeeJay'u. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trap Community Polska, do której link macie w opisie. No a tymczasem my przechodzimy sobie już do sedna. LeeJay urodził się jako Jeff McGrath 12 listopada 1993 roku w Chicago. Jest on dość znanym raperem i personą. Choć aktualnie kojarzy się go jako członka GD, to swoją karierę na ulicach rozpoczynał jako członek BD. Urodził się on bowiem na terenach setu takich jak OBN czy Wedgeworth. Był on jednak powiązany z setem Jigdogs. Jako nastolatek, zwłaszcza około 2008 roku, LeeJay był DJ-em grającym na lokalnych wydarzeniach. Mniej więcej w tym okresie LeeJay wyprowadził się na teren setu Fifth Ward. Zaczął on klejmować ten set. W tamtym czasie Fifth Ward było sojusznikiem setu THF46. W ten sposób Jay poznał szanowanych członków tego setu, takich jak Queen czy Black. LeeJay trzymał się także z ludźmi takimi jak Tuka czy Michi, którzy byli z STL i BT. Około 2009 roku LeeJay wyniósł się na teren setów STL i BT. W tamtym okresie LeeJay zaczął zadawać się i kumplować z wieloma członkami setu Darrow City. W tamtym okresie D-Tank i Lil Boo utworzyli set X-Hana. Ten set jest obecnie jednym z najgroźniejszych i najbardziej znanych setów BD. LeeJay chciał dołączyć do X-Hana. Członkowie tej grupy jednak go nie szanowali i nie chcieli go w swoim secie oraz podejrzewali, że może on chcieć grać na dwa fronty z uwagi na to, że mieszka na terenach STL i BT i zadaje się z ludźmi z Jarrow City. Dążenia LeeJay'a do dołączenia do X-Hana zostały ostatecznie ukrócone, kiedy D-Tank obrabował LeeJay'a i kazał mu nigdy nie wracać na teren X-Hana. Po tym wydarzeniu LeeJay dołączył do Jarrow City. W późniejszym czasie związał się także z setem STL i BT. LeeJay'owi przypisły się dwa buddies. Pierwszym buddy był Odie, który zginął 10 sierpnia 2011 roku. Odie jechał na rowerze, kiedy nagle ostrzelała go duża grupa strzelców dużej odległości. Odie chciał się bronić, ale został trafiony i spadł z roweru. W pewnym momencie podeszła do niego KI i strzeliła mu w szyję, a potem strzelcy uciekli. Odie wkrótce potem zmarł w szpitalu. Uważa się, że LeeJay był na miejscu zdarzenia i brał udział w tym zabójstwie. Drugim buddies był Levon z setu RMB. Tego zabójstwa miał dokonać w grudniu 2011 roku razem z Lil B. Obaj chcieli obrabować Levona. W pewnym momencie Levon zaczął uciekać i wsiadł do swojego auta. Chciał odjechać, ale jeden z nich podszedł do niego i postrzelił go kilka razy. Następnie obaj uciekli. Levon zmarł na miejscu. Wiemy, że jeden z tej dwójki sam oddawał strzały do Levona i zabił go sam, ale nie wiemy, który dokładnie był strzelcem, a który tylko asystował. Rok 2012 był dość przełomowy dla LeeJay'a. 15 kwietnia 2012 roku wypuścił on razem z FBZakiem nutę pod nazwą Critical, która była dissem na wybijającego się Chipkeepa. W tamtym czasie LeeJay dołączył do setu STL i BT. Kumplowało się on z ludźmi takimi jak KI czy FBG Batta, którzy byli członkami tego setu. Wkrótce potem LeeJay związał się z tym Brick Squad oraz należącym do nich raperem LeeJojo. LeeJojo był raperem znanym z dissowania oraz pifowania się ze znanymi raperami należącymi do BD takimi jak Chief Keef czy Lilis. LeeJay kumplował się z LeeJojo oraz wspierał założony przez niego BDK Movement. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o LeeJojo, to obejrzyjcie ten film. No i wracając do historii LeeJay'a. Kiedy na początku września 2012 roku LeeJojo został zastrzelony, Jay przeciął swoje ostatnie powiązania z gangiem BD, jakie jeszcze wtedy miał. Po śmierci LeeJojo zaczął on przybliżać się jeszcze bardziej do setu Brick Squad. Około 2013 roku chciał nawet dołączyć do tego setu, ale nie wiemy, czy ostatecznie mu się to udało. W tym samym roku LeeJay wydał mixtape Unexpected Fame. W tamtym okresie zaczęły pojawiać się napięcia między setem STL a setem O51 Young Money. LeeJay pisał obraźliwe tweety w stronę O51 Young Money oraz jego członków. Wtedy STL spinało się także z setem Darrow City. Ostatecznie jednak Melly z O51 Young Money, FG Duck, który był w STL oraz Motor, który był w Darrow City, pojednali te trzy sety i nie dopuścili do wybuchu beefu między tymi grupami. Ostatecznie około 2014 roku spiny między O51 Young Money, STL i Darrow City się skończyły. Przyczynił się do tego FBG Duck, który zapobiegał wybuchowi stałego beefu. Z taką polityką nie zgadzał się LeeJay. Był to jeden z dwóch powodów, dla których LeeJay odciął się od FBG oraz samego Ducka. Drugim powodem była sprzeczka z Duckiem, w jaką wdał się LeeJay. Chodziło o to, że LeeJay oraz FBG Batta ukradli hajs Duckowi oraz China King Jelly, który był przyjacielem Ducka. Duck, dowiedziawszy się o tym, postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i obrabował Battę i odzyskał China Jelly. Później Duck zebrał ludzi z setu STL i BT, by pobić LeeJay'a. Z tych dwóch powodów LeeJay odciął się od Ducka oraz ekipy FBG i założył swoją ekipę WTO, With The Ups. I Dice to X-Hana zdecydował się wyznaczyć nagrodę za głowę LeeJay'a po tym, jak uderzył on NBA z setu PNB. LeeJay był bardzo aktywnym członkiem ulicy.
Został on postrzelony ponad 20 razy i za każdym razem udawało mu się przeżyć. Trafiali go i próbowali zabić ludzie tacy jak Dero z Hanna. W 2014 roku, oprócz opisanych już wydarzeń, Lee J wydał swój drugi mixtape pod nazwą Sorry for the Cloud. W 2015 roku Lee J wydał dwa mixtape, Sub W Zero oraz Unexpected Fame 2. Oni FBG Butta zaczęli zadawać się także z Traubem. Trap był członkiem gangu Bloods, który nie był z Chicago. 4 maja 2015 roku Lee J, FBG Butta, Traub oraz kilka innych osób poszli spotkać się z liderem Jay Da Kidem tytułu Mirror Block. Mieli oni zamiar kupić od niego zioło, ale w czasie transakcji wybuchła między nimi kłótnia. Ekipa opuściła miejsce zdarzenia, ale wróciła na nie dość szybko i otworzyła ogień do Jay Da Kida. Jay Da Kid odpowiedział ogniem i trafił Trauba. Następnie ekipa znowu uciekła z miejsca zdarzenia. Postrzelony Traub został zabrany do szpitala, gdzie później zmarł. FBG Butta, Lee J oraz reszta ekipy zostali później aresztowani. Lee J'a oskarżono o szereg przestępstw. Najpoważniejsze z nich to morderstwo, próba morderstwa oraz dążenie do popełnienia morderstwa. Morderstwo wzięło się z tego, że policja oskarżyła go o zabicie Trauba, no co było nieprawdą, no bo w samoobronie zabił go Jay Da Kid, a próba morderstwa oraz dążenie do morderstwa miały związek z Jay Da Kidem. Lee J siedzi w więzieniu nieprzerwanie od maja 2015 roku. Lee J z biegiem lat i toczonych spraw sądowych wygrał sprawę o morderstwo oraz próbę morderstwa, ale w lipcu 2019 roku został skazany na 14 lat więzienia za dążenie do morderstwa. Wkrótce po skazaniu Lee J'a FBG Butta opuścił więzienie. Spekuluje się, że w toku śledztwa doniósł na Lee J'a w zamian za mniejszy wyrok. Obecnie Lee J odsiaduje swój 14-letni wyrok w więzieniu. Jego wyrok upłynie w maju 2029 roku. Jednakże Lee J w maju 2022 roku będzie miał szansę wyjść wcześniej na mocy zwolnienia warunkowego. Sąd może mu to przyznać i wówczas Lee J stanie się wolnym człowiekiem już w 2022 roku. Jeśli nie, najpewniej Jay będzie za kratami do 2029 roku. Raper w więzieniu wdawał się w bójki z raperami oraz członkami BD takim jak Ronda Nama 9 czy D-Rose. Podczas jednego z wywiadów udzielonych przez słuchawkę mówił, że po wyjściu na wolność ma on zamiar wynieść się z Chicago i zamieszkać razem ze swoją dziewczyną w Miami na Florydzie. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama oraz na grupę Trap Comedy Polska, do której linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!